Przed świętem zmarłych wiele osób ma problem ze znalezieniem grobu, szczególnie że tego dnia odwiedzamy również groby dalszych krewnych i znajomych. W Świdnicy zadbano o to, aby na cmentarzach komunalnych każdy mógł odnaleźć poszukiwany nagrobek. W ubiegłym roku uruchomiono internetowy lokalizator grobów Grobonet. To specjalna wyszukiwarka, dzięki której za pośrednictwem internetu osoba szukająca miejsca pochówku swoich bliskich może je odnaleźć bardzo szybko. W formularzu należy wpisać jedno z kryteriów, czyli na przykład imię, nazwisko, datę urodzenia bądź datę śmierci i w bardzo szybki sposób znajdziemy osobę pochowaną. Otrzymamy listę osób pochowanych, które spełniają dane kryteria. Należy wybrać poszukiwaną osobę. Oprócz podstawowych informacji wyświetlona zostanie także fotografia nagrobka oraz mapa cmentarza z wyróżnionym sektorem, ułatwiająca odnalezienie wybranego grobu. Grobonet umożliwia także zapalenie wirtualnego znicza, zlecenie sprzątania nagrobka, jego udekorowanie, jak również dokonanie opłaty za miejsce na cmentarzu. Ten interaktywny administrator cmentarzy to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy oczekują od takich programów niezawodności, dostępności w dowolnym miejscu, czasie, bezpieczeństwa i przede wszystkim prostoty obsługi. System ten spełnia aktualne wymagania określone przez ustawodawcę dotyczące ewidencji osób pochowanych i grobów. Szczegóły na naszej stronie www.tvts.pl.